Służba w policji to nie tylko patrolówka, ruch drogowy kryminalny, ale to też policjanci, którzy pilnują zatrzymanych przez tych pierwszych. Czyli mówimy tutaj o służbie na policyjnym dołku, PDOZ-cie. Taką służbę pełnią tak zwani profosi. Jak wygląda ta służba, czym się charakteryzuje i czy to spoko robota. Ja jestem Baget, były policjan, mówię o służbach bez cenzury. Zapraszam na kolejny odcinek. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zeroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. No jak wiecie, ja pełniłem służbę głównie w Wydziale Prewencji jako policjant ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Przez rok pełniłem też służbę jako policjant kryminalny w Wydziale Kryminalnym Komisariatu III Policji w Katowicach. Nigdy nie było mi dane pracować na dołku i szczerze mówiąc nie chciałbym tam nigdy pracować, choć był taki epizod w moim życiu, gdzie mogłem tam trafić pod sam koniec mojej służby, czysto po złości przez przełożonych, ale zaraz Wam o tym opowiem. spokój się! W międzyczasie dziękuję wszystkim wspierającym mój kanał. Klik Wesprzej przy nazwie kanału, a tych, którzy jeszcze tego nie robią, serdecznie zapraszam. Link do tego będziecie mieli w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. No tak, policjanci zatrzymują sobie osoby. Mówię tutaj głównie o policjantach ogniwa patrolowo-interwencyjnego, czyli takim policjantem jakim byłem ja, o policjantach kryminalnych, policjantach Wydziału Ruchu Drogowego, choć to już trochę rzadziej, i przede wszystkim policjantach, którzy pełnią służbę jako wywiadowcy, bo to oni robią najwięcej gorących uczynków w przeliczeniu na swoją służbę. No ale jak już się zatrzyma takiego zbuja, czy jakąś inną osobę, no to trzeba go gdzieś osadzić, tak? Osoba zatrzymana najczęściej tego samego dnia nie opuszcza murów jednostki policji, tylko zostaje przetransportowana do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, czyli na tak zwany dołek, bo najczęściej te zatrzymania na gorącym uczynku po prostu dzieją się w takich godzinach, gdzie zapewnienie tego całego procesu, czyli przesłuchanie, kontakt z prokuratorem, postawienie zarzutów jest po prostu utrudnione, bo policjanci kryminalni, czy policjanci po prostu dochodzeniowo śledczy, albo przełożeni nie pracują już w tych godzinach i taką osobę trzeba umieścić w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych po to, żeby rano ją podjąć i doprowadzić do końca wszystkie czynności procesowe. No więc zakładając, że jesteśmy takim policjantem ogniwa patrolowo-interwencyjnego, jeździmy sobie gdzieś tam po rejonie, no i łapiemy jakiegoś Sebiksa na przykład na niszczeniu wiaty przystankowej. Jest on zatrzymany na gorącym uczynku, jedziemy najpierw na swoją jednostkę policji, czyli założymy na komisariat policji trzeci w Katowicach, wypełniamy tam całą dokumentację, protokół zatrzymania osoby, protokół przeszukania osoby, jeżeli popełnił takie przestępstwo, gdzie mógłby na przykład być w posiadaniu jakichś przedmiotów pochodzących z przestępstwa czy służących do popełnienia tego przestępstwa napisaliśmy te całe kwity informujemy dyżurnego o tym co się stało no i dyżurny mówi słuchajcie pana trzeba czy tam panią trzeba umieścić na dołku na PDOZ czy najczęściej policjanci tam w swoim gronie używają po prostu określenia PDOZ jedziemy z typem na PDOZ albo mówi się też że na dechy mówi się też czasami że na dołek ale najczęściej mówi się PDOZ no i dobra jedziemy na PDOZ no i w tym momencie my sobie wchodzimy otwiera nam PDOZ Profos. Wygląda to tak, że czeka, się, że czeka się w takiej kolejce. Ale może o tym, jak wygląda w ogóle, całe doprowadzenie, osadzenie osoby, to będzie w osobnym odcinku. Dobry plan. Co należy do tych obowiązków Profosa? No, z perspektywy Profosa wygląda to tak, że dzwoni mu patrol i mówi, że będzie osadzać sobie osobę. Czy tam dyżurny dzwoni, mówi, że będzie osadzać osobę. Dobra, on patrzy, czy ma w ewidencji miejsce. Okazuje się, że ma miejsce. Najczęściej ma miejsce. U nas w Katowicach mieliśmy swój własny dołek, więc było to bardzo duże ułatwienie. Po prostu mieliśmy do niego blisko. Są mniej. Jednostki, które swojego dołka nie mają i muszą wozić tych zatrzymanych gdzie indziej, albo na przykład, jak się skończy miejsce gdzieś na dołku, to wtedy trzeba wieźć do innego miasta. Mi się raz zdarzyło do innego miasta wieść osobę, jak były czasy Covidu i po prostu w Dąbrowie Górniczej był wyznaczony dołek dla osób, które gdzieś tam są podejrzewane o to, że mogą być zarażeni tym wirusem. No to wtedy się wiozło ich na PDOZ w Dąbrowie Górniczej, czego zresztą bardzo dobrze nie wspominam, bo bardzo tam byli dla mnie nie robili mi łache o wszystko. No, no i patrol go doprowadza dołek jest zawsze zamknięty przynajmniej na jakby dwoje drzwi, przynajmniej w Katowicach tak było. Są normalnie pierwsze te drzwi na zworę magnetyczną, otwierają nam to, siedzi tam nasz profos w takim okienku, daje kwity, sprawdza sobie wszystko, wpisuje do ewidencji, potem otwiera drugie drzwi taką już kratę, przechodzimy tam jeszcze nasz zatrzymany jest w kajdankach i idziemy sobie na górę do tej sali, gdzie wyciągają wszystko z kieszeni. No i w tym momencie właściwie my tam tylko stoimy i nie wykonujemy żadnych czynności, najczęściej w Wtedy profos mówi nam, żeby rozkuć tą osobę, my tą osobę rozkuwamy, i ta osoba się rozbiera do samych majtek. Wyciąga wszystko z kieszeni, wyciąga sznurówki z butów, jeżeli chce zostać w tych butach, wyciąga sobie sznurek z gaci, wyciąga pasek, jeżeli chce zostać w tych swoich ciuchach, jeżeli nie, no to profos daje mu taką piżamkę z dołka. No i wszystko jest rozbierane na części pierwsze. Okładka z telefonu, czy tam opakowanie z telefonu, papierosy są przeglądane. I często się zdarzało tak wśród policjantów, że doprowadzało się osobę, która na przykład miała co jeszcze przy sobie, mówię to o jakichś substancjach zakazanych. No i tam jest też robiony słynny przysiad. Kaszlnięcie to jest akurat mit. Robi się po prostu przysiad. Profos patrzy, czy tam czegoś nie było, schowanego w jakichś otworach ciała, przewraca się skarpetki na drugą stronę, patrzy się na palce, czy nie ma czegoś powkładanego między palce. No i taką osobę zabiera się do swojej celi. Ta osoba najczęściej idzie sobie jeszcze po swój materacyk, idzie sobie razem z profosem po swoje prześcieradło. I Bierze ten cały swój tobołek, cały ten Majdan do sali. I tam sobie już śpi, i no i tyle. Dość. No a jak wygląda taki podział na zmiany? Wygląda on troszeczkę inaczej niż w zwykłej patrolówce. Ja wiem o tym, że są patrolówki, które pracują też w systemie 12-godzinnym, i tutaj to jest fajny system, z tego co mi się wydaje. Znaczy z perspektywy policjanta, bo z perspektywy kierownika to nie jest fajny system, bo jak jedna osoba rzuci L4, to potem idzie się pierdzielić cały grafik. Są takie jednostki, na przykład nad morzem, gdzie pracuje się nawet w patrolówce po 12 godzin. Ja pracowałem po 8 godzin, nigdy nie zaznałem innej służby. No ale profosi tak normalnie pracują. Po godzin 12, bardzo podobnie jak na przykład straży pożarnej czy w ratownictwie medycznym, czyli mamy dzień, noc. 2 dni wolnego, dzień, noc, dwa dni wolnego. czy najczęściej od 7 rano do 7 po południu, potem na drugi dzień od 7 po południu do 7 rano i dwa dni wolnego. Super system, bo ta służba na dołku, mówmy się, jest dość spokojna. To jest w dużej mierze też takie czekanie na to, czy przywiozą nam następnego zatrzymanego, czy nie. Ja wiem o tym, że na dołku potrafi być niesamowity młyn. Na przykład, jak CBS, czy jakieś inne wydziały mają zmasowaną akcję, no to wtedy jest obrót cały czas, albo na przykład w Sylwestra, czy w jakieś święta. Ja tutaj Wam nie odmawiam, panowie profosi, tego, że macie. Pełno roboty, bo wiem, że tak jest, ale ta robota jest zorganizowana troszeczkę inaczej. No do takich obowiązków Profosa, no to zależy też od odgrzewanie jedzenia zatrzymanym, dawanie im tego, rozdawanie tych posiłków, sprawdzanie na monitoringu na przykład tam w jakichś określonych interwałach czasowych, nie wiem, czy co, 15 minut, chyba coś takiego, czy tam nic się w salach nie dzieje, przechodzenie po tych salach, sprawdzanie, czy tam ktoś czegoś sobie nie zrobił, także dozór nad tymi zatrzymanymi, opieka tak naprawdę nad tymi zatrzymanymi, sprawdzanie zatrzymanych, ale ze względu na to, że oni obcują z tak dużą ilością zatrzymanych, a tych policjantów tam relatywnie jest mało, na tym dołku, no to oni nie mają na co dzień na pasach ani środków przymusu bezpośredniego, ani tym bardziej swojej broni palnej. Broń palna jest zaponowana w jednym miejscu. Jeżeli byłby jakiś alarm, były poszukiwania jakiejś osoby, czy po prostu byłaby taka potrzeba, no to oczywiście każdy z tych policjantów ma swoją broń służbową, własną, osobistą broń służbową, ale na co dzień do służby jej nie pobiera. Jakbyście weszli na dołek, to pasy są gołe. Tam nie ma nawet pałki, gazu, kajdanek, nie ma tam nic. Jedynymi osobami, które mają tam jakikolwiek sprzęt przy sobie, to są policjanci, którzy doprowadzają tam, ale ci policjanci są tam na chwilę. I to jest duża odmienność od tego, jak to wygląda w innych krajach, bo w dużej ilości krajów nawet policjanci, którzy wchodzą tam z zatrzymanym po to, żeby go przekazać tym profosom, tym policjanom, którzy pełnią tam służbę, zajmują się ewidencją i nadzorem nad tymi zatrzymanymi, oni też deponują broń. Na przykład, jakbyście wchodzili na teren aresztu śledczego, czy zakładu karnego, to nie wpuszczą was z bronią, nawet jeżeli jesteście policjantami. Ta broń zostaje albo u kolegi w radiowozie, albo zostaje zdeponowana po prostu na bardzo krótką chwilę w depozycie z służby więziennej i dopiero wtedy możecie wejść z zatrzymanym swoim na teren zakładu karnego. Nie możecie wejść na teren zakładu karnego z bronią palną jest to absolutnie zabronione i strasznie tego pilnują. Z bronią palną, elektroniką, na przykład musicie zostawić telefon komórkowy, radiostację, powinniście zostawić też swój terminal do sprawdzeń. To wszystko zostaje, idziecie, oddajecie zatrzymanego służbie więziennej. Oczywiście. Poszukiwanego, bo takich zatrzymanych się oddaje służbie więziennej i wracacie sobie, nie? Więc generalnie na dołku ta służba wygląda dużo inaczej niż w patrolu. Jest według mnie spokojniejsza. Jest sporo kwitów, bo trzeba wypełniać te wszystkie kwity depozytowe. Trzeba się ogarniać w komputerze, w ewidencji zatrzymanych. Trzeba być też takim dobrym organizatorem, żeby na przykład nie wiem, nie przydzielić za dużo osób do jednej celi. I dlatego też, że ta służba jest dużo spokojniejsza i nie użeracie się, powiedzmy, z tym marginesem na ulicy. Znaczy nie musicie się z nimi wiecie gonić i tak dalej. No to najczęściej siedzą tam już ci policjanci, którzy chcą sobie dorobić do emerytury albo na przykład mają dzieci. Yy, i po prostu chcą takiego spokojniejszego życia, dlatego też ta praca na dołku, czy tam w pdoz jest taką pracą pożądaną przez policjantów. I bardzo często i bardzo chętnie tam są wypełniane etaty w pierwszej kolejności, bo sporo policjantów naprawdę czeka tam na etat. I jeszcze zanim nie uwolnili grup, nie uwolnili stanowisk, to można się tam było dorobić właściwie tylko trzeciej grupy, czyli referenta i mogliście zobaczyć naprawdę starych gliniarzy, którzy chodzili z sierżantami sztabowymi i ich możliwości awansu były zerowe. No teraz kiedy uwolnili te grupy, to wiecie, że nawet w patrolu można zostać oficerem. I według mnie jest to chyba bardziej sprawiedliwy system niż był do tej pory. Jeszcze powiem jedno. Policjanci realizują takie zadania nadzoru nad zatrzymanymi w ramach albo pomieszczeń przejściowych, ale to jest inny temat, albo w ramach pomieszczeń. Dla osób zatrzymanych. To nie jest areszt policyjny. Nie ma czegoś takiego jak a zatrzymany został umieszczony w areszcie policyjnym. Możecie coś takiego usłyszeć w telewizji, w radiu, możecie coś takiego przeczytać w różnych wiadomościach. Nie ma czegoś takiego jak areszt policyjny. Jest pomieszczenie dla osób zatrzymanych. Tam policjanci pełnią służbę w podobny sposób jak funkcjonariusze służby więziennej, ale policja a służba więzienna to jest, są dwie odrębne służby. Często są współpracują, ale nie ma czegoś takiego jak areszt policyjny. Nie. Służba więzienna to jest nawet inne ministerstwo. Funkcjonariusze służby więziennej podlegają pod Ministerstwo Sprawiedliwości, a funkcjonariusze policji pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tak, jak strażacy, strażnicy graniczni. Więc nie ma czegoś takiego jak areszt policyjny. A co do tej mojej ewentualnej służby w, na dołku? No to jak już na samym końcu, kiedy już właściwie wiedziałem, że się zwalniam, ale jeszcze nikomu o tym nie mówiłem, a, a może, a przynajmniej to bardzo, bardzo grubo rozkwiniałem. szedłem na noże z moimi przełożonymi, darłem koty. No, to po złości gdzieś tam się dowiedziałem, że chcą mnie wywalić na dołek. Co było w sumie i nieuczciwe dla mnie, i nieuczciwe dla policjantów, którzy tam naprawdę czekali na te stanowiska, bo jest kupa gliniarzy, którzy chcą tam pełnić służbę. Ja od zawsze mówiłem, że nie chcę tam pełnić służby, nudziłbym się tam. No, nie jest to rodzaj służby, który ja chciałem pełnić. Ja chciałem być na ulicy, chciałem. Rozmawiać z tymi ludźmi, gonić się za zbójami. Ja lubiłem pracę na ulicy, i w tym momencie, wrzucając mnie tam, to tak, blokuje etat do sobie, która naprawdę by tam chciała iść, a tych policjantów było masa. Z drugiej strony, to jest też zrobienie mi na złość i ani by nie mieli tam policjanta, którzy by, który by dobrze wykonywał te obowiązki, bo jestem pewien, żebym był chujowym policjantem na dołku i chujowym profosem. A z drugiej strony, zablokowali by osobom, którzy mogliby się tam odnaleźć i mogliby być naprawdę dobrymi gliniarzami na dołku. Taką szansę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do tego, jak wygląda służba na dołku, Jakie obowiązki mają tacy policjanci, to odsyłam tutaj do aktów prawnych, które będziecie mieli też oczywiście w opisie. Jest to m.in. zarządzenie numer 130 komendanta głównego policji. Mamy też opracowania ze Szkoły Policji na przykład odnośnie prawie i obowiązków osoby zatrzymanej. Jeżeli chcecie więcej posłuchać, na przykład o diecie takich osób, jak wygląda wydawanie posiłków, co one jedzą, to zapraszam na mój inny film. Zapraszam na mojego TikToka, Instagrama, Facebooka. Trzymajcie się i hej!